Stanisław Nieczyporuk. Bajka o dwóch siostrach. Były dwie siostry. Jedna młodsza, druga starsza. Rodzice im poumierali. Zostały same. Postanowiły pójść w świat. Może kto je przygarnie za pomoc w gospodarstwie domowym. Pomyślały siostry. Wzięły się za ręce i idą przed siebie. Idą, tak idą. A tu nagle przy nich zatrzymała się kareta i wysiadł z niej młody pan, który był księciem i zapytał je, gdzie tak dziewczynki idziecie? A one mówią, że w świat, że nie mają nikogo, że są sierotami i są biedne i głodne. Książę do nich powiedział, ja was wezmę, tylko czym wy się odwdzięczycie za to dla mnie? Starsza mówi, że będzie najlepszą kucharką w jego pałacu, a młodsza była bardzo ładna i mówi, że wyjdzie za niego za mąż i urodzi mu trzech synków. Po paru latach książę ożenił się z młodszą siostrą. Starsza siostra była bardzo dobrą kucharką na zamku, ale była bardzo zazdrosna, że siostra ma za męża księcia. Młodsza siostra zaszła w ciążę, a książę pojechał na wojnę. Nadszedł poród, a siostra zazdrośnica go odbierała. Urodził się piękny synek ze złotogłówką, więc starsza siostra go zabrała i wrzuciła do studni, a podłożyła kociaka i powiedziała, że księżna urodziła kota. Książę, gdy się o tym dowiedział, był bardzo zły, ale że kochał żonę, to jej wybaczył. Po pewnym czasie książę wrócił z wojny, a księżna znowu zaszła w ciążę i znowu urodziła drugiego takiego samego synka. A siostra tak samo zrobiła, podłożyła kotka, a synka wrzuciła do studni. Mąż był bardzo zły, ale po pewnym czasie wybaczył żonie, która znowu zaszła w ciążę, a księcia znowu zabrali na wojnę. Nadszedł poród, a siostra wredna, zazdrośnica, to samo zrobiła z trzecim synkiem. Wrzuciła go do studni, bo koniecznie chciała, żeby książę wziął ją za żonę, a siostrę ukarał i wygonił. Książę, jak się dowiedział o tym porodzie na wojnie, wpadł w wielką złość. Polecił dla służby ukarać żonę, wybrać jej oczy i obciąć jedną dłoń i wygonić za mury pałacu. Słudzy, którzy wypełnili, jak książę rozkazał, dali dla niej tylko trochę jedzenia i duży kubek na sznurku, żeby mogła się napić wody i nie zgubić kubka. I tak biedaczka ociemniała, wyszła na dziedziniec za zamkiem i natrafiła na studnię. I zachciało jej się wody, więc puściła kubek, zaczerpnęła i ciągnie. I czuje coś ciężkiego. I nagle słyszy, mamusiu, to ja twój synek, mam twoje oczko. I włożył dla mamy oczko w oczodół i mama ujrzała synka. I szybko schowała go do fartucha. I znowu wpuściła kubek do studni i drugiego wyciągnęła synka z jej drugim oczkiem, które włożył do oczodołu i widziała na oba oczy. A synka schowała do fartucha. Za trzecim razem wyciągnęła trzeciego synka, który krzyknął, mamusiu, mam twoją dłoń, i przyłożył do ręki, a dłoń od razu przyrosła. I mama trzeciego synka szybko schowała do fartucha i poszła za mury w kierunku bardzo dużego lasu. I tak szła i szła przez las, a spotkała taką starą chatkę i mówi do synków, tu się zatrzymamy. Bardzo byli utrudzeni i głodni, ale szybko zasnęli w chatce na zebranym mchu. Rano przebudzili się i patrzą, a koło chatki stoi łania, która była łaskawa. Nie uciekała i dała się wydoić. Mama miała już mleczko dla synków. Zbierali jagody, poziomki i inne owoce leśne, żeby przeżyć. Na zamku było głośno i gwarno.
Książę wrócił szczęśliwie z wojny, wszyscy się cieszyli, a starsza siostra umizgiwała się do księcia, który obiecał się z nią ożenić. Po pewnym czasie książę wybrał się na polowanie ze swoją świtą do lasu. Rozpoczęło się polowanie, ale nie było widać zwierzyny, więc zaczęli jechać głębiej w las i tak dalej, aż dla księcia ukazał się piękny jeleń. Zanim książę weźmie go na cel, to on skryje się za krzaki, znowu go zobaczy, a on znowu się skryje i tak dalej, aż zapadł zmrok i noc. Książę zabłądził, więc jechał na oślep, aż zobaczył światełko, podjechał bliżej i zobaczył chatkę. Zastukał do niej, żeby otworzyli mu, bo zabłądził. Kobieta szybko zawiązała główki lasynków, otworzyła i poznała księcia, a on jej nie poznał. Książę był bardzo zmęczony, położył się na ławie i zasnął. Gdy tak mocno spał, ręka opadła mu z piersi i zwisła, więc żona jego mówi do synka: weź rękę i połóż na piersi, bo to twój tata. A książę to usłyszał, zerwał się i krzyknął: to ty, moja żono, i to moje synki? Tak, to ja i nasze synki. I odkryła główki, a w chatce zrobiło się jasno od głów synków. I tak do rana wszyscy się cieszyli, a książę ciągle z żalu płakał. Całował i przepraszał. Rano książę wsadził swoich synków na konia i udali się do zamku. Po powrocie do zamku książę ogłosił, że żona jego jest niewinna, a złą siostrę kazał wygonić i psami poszuć, a oni żyli długo i szczęśliwie wraz z synkami.